Witam Was serdecznie i zapraszam do cyklu filmów o tematyce gospodarki magazynowej. W tym odcinku dowiecie się, w jaki sposób do S4H Chef wprowadzamy dostawy do jednego magazynu. Dostawy to dokument PZ, za pomocą którego przyjmujemy towary, surowce, które następnie są wykorzystywane do produkcji potraw lub sprzedawane jako artykuły. Zaczynamy. Logujemy się do S4H Chef i wybieramy magazyn, dostawy, nowa dostawa. Otworzyło się okno, a dokładnie dokument PZ, który umożliwi wprowadzenie na stan magazynowy artykułów zakupionych i dostarczonych. Dokument PZ może posłużyć także do stworzenia tzw. bilansu otwarcia, którego celem jest wprowadzenie ilości i wartości aktualnego stanu na magazynie. Dokładnie to zastosowanie omówimy w filmiku o procesie inwentaryzacji oraz o bilansie otwarcia. W dokumencie PZ widzimy kolejno dane dostawcy, dane dokumentu, gdzie wybieramy magazyn, na który przyjmujemy towar oraz odpowiednią datę, kiedy zakupiony towar trafił fizycznie do naszego magazynu. Wpisanie niepoprawnej daty może mieć w sobie poważne skutki, dlatego pilnujemy poprawności tych dat. Kolejne są dane dokumentu dostawy. Możemy przyjmować zakupiony towar na podstawie WZ. Jest to często stosowane, gdy dostawca, np. piekarnia, dostarcza nam codziennie świeży towar, a rozlicza się z nami fakturą zbiorczą raz w miesiącu. W tym przypadku zawsze będziemy posługiwać się dokumentem WZ, aby dany towar był przyjmowany na magazyn zgodnie z rzeczywistym stanem. Jeżeli towar przyjmujemy na podstawie faktury, musimy zwrócić uwagę na opcję Edytuj fakturę po zapisie. Podczas zapisywania dokumentu PZ system S4H automatycznie tworzy w tle fakturę zakupową i to właśnie o nią tutaj chodzi. Do czego jest nam zatem potrzebna możliwość edytowania tej faktury? Funkcjonalność ta została dodana, aby umożliwić skorygowanie różnic pomiędzy fakturą dostawcy, a fakturą, która utworzy się w tle na podstawie dokumentu PZ. Jak to wygląda w praktyce? Prowadzimy przykładową fakturę z jednym artykułem. Wybieramy dostawcę z listy lub jeżeli go nie ma, to tworzymy nowego. Przechodzimy do danych dokumentu. Ustawiamy magazyn, datę dostawy i datę księgowania. Wprowadzamy numer dokumentu zakupowego i zaznaczamy Edytuj fakturę po zapisie. Wybieramy artykuł i uzupełniamy odpowiednio pola z faktury. Ilość, cenę netto, pozostałe informacje uzupełniły się automatycznie i zapisujemy. Linijka artykułu podświetla się na zielono. Oznacza to, że otrzymaliśmy dany towar taniej niż podczas poprzedniej dostawy. Funkcjonalność ta pozwala nam monitorować poziom cen naszych dostawców. Gdy cena artykułu pozostaje taka sama jak podczas poprzedniej dostawy, to linijka nie zmienia koloru. PZ została wprowadzona poprawnie, ale kwota brutto różni się od kwoty brutto na fakturze zakupowej naszego dostawcy o 5 groszy. Dlatego teraz przejdziemy do zakładki z automatycznie utworzoną fakturą zakupową, aby pozbyć się tej różnicy. W fakturze utworzonej do PZ dopasujemy wartość netto tak, aby uzyskać zgodność z brutto faktury dostawcy. Ustawmy sobie końcówkę na 11 groszy. Patrzymy na podsumowanie. Jeszcze nie udało nam się uzyskać identycznej kwoty. Ponownie zmienimy, może na 14 groszy. I widzimy, że teraz wartość brutto zgadza się z wartością brutto faktury dostawcy. Zapisujemy. W ten sposób uzyskaliśmy tę samą kwotę przy początkowej różnicy 5 groszy. Zdarza się jednak, że różnica wynosi tylko 1 grosz. I co wtedy? Przeanalizujemy drugą fakturę. Ponownie otwieramy magazyn, dostawy, nowa dostawa i uzupełniamy nasz dokument. Wybieramy kontrahenta dostawcę, wybieramy magazyn, ustawiamy daty, wpisujemy numer dokumentu i zaznaczamy opcję Edytuj fakturę po zapisie. Zakupiliśmy do baru Coca-Colę, Coca-Colę w puszce, ilość 24 sztuki. Wpisujemy cenę netto. Widzimy, że linijka jest podświetlona na czerwono. Oznacza to, że dostawca podniósł nam cenę towaru w porównaniu do poprzedniej dostawy. Wprowadziliśmy towar z faktury i niestety kwota naszego PZ różni się o 1 grosz od faktury dostawcy. W takim przypadku ciężko będzie manewrować groszami w kwocie netto, aby zniwelować różnicę 1 grosza. Rozbijamy nasz artykuł na dwie linijki, gdzie w pierwszej wpisujemy zamiast stałej ilości o 1 sztukę mniej, czyli 23, i cenę pozostawiamy, a w drugiej linijce tego samego towaru wprowadzamy dla jednej sztuki cenę mniejszą o 1 grosz. Dzięki temu kwota brutto za cały towar zgadza się z kwotą podsumowania na fakturze zakupowej. Zapisujemy. Nasze dokumenty dostawy zostały utworzone. Przyjęliśmy na magazyn zakupione towary. Listę dostaw możemy teraz podglądać w tej samej zakładce magazyn. Możemy wybrać zakres dat oraz magazyn, który nas interesuje. System wyświetli odpowiednią listę. Dziękuję za obejrzenie naszego filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału S4H System. Dzięki temu będziecie na bieżąco informowani o nowych materiałach szkoleniowo-informacyjnych, a to kolejna dawka przydatnej wiedzy. Cześć!